Dobry guys, witam was w ostatnim niestety dniu w Warszawie. My skończyliśmy się pakować, bo musimy zrobić wymeldować się mamy o 10 i zostało nam 11 minut. Jesteśmy spakowani i jedyne co żałuję, że zebrałam ze sobą bluzę chłopaka, dlatego że teraz mój plecak wygląda tak jak pingwin, więc ja nie wiem jak ja to będę niosła. I jest ile stopni? 26 stopni i ma być 31. Jej! Nie mogę się doczekać, ale no, ja jestem gotowa, wujek jest gotowy, biorę mój mini dezodorant i oczywiście przed lotniskiem go wyrzucę, ale powiem wam, że jest bardzo fajny. It's very nice, I like it. Bye! 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 Do zobaczenia. Masz. Dla mnie śmieci, wow, dziękuję. Proszę. Moja wyprawka. Idziemy. Ostatni raz przechodzimy przez ten mega creepy hallway. Ostatni raz jedziemy takimi windami. Mam nadzieję, że będziemy jechać tymi scary. Idziemy. Przesuń się. O! Jesteś happy? Nie. Ja jestem bardzo happy. Lubię tą windę. Do widzenia. Do widzenia. Widzimy się następnym razem. Modelkę z całą dupą na wierzchu i nie wiem co oni tam nagrywali. Był kameraman, znaczy dupę miała ładną, więc nie komplejnuję, ale Warszawa, miasto wrażeń. Schowaliśmy nasz bagaż w takiej skrytce, zapłaciliśmy 18 zł i teraz idziemy na shopping, zabrałam ojca do... Nie idziemy. Patrz, jesteśmy w złotych tarasach, let's go! Bo byliśmy właśnie na dworcu, Warszawa Centralna, no i jest wejście na złote tarasy, więc ja do wujka, chodź. I on nawet nie wiedział, gdzie idziemy. Więc teraz jesteśmy w złotych tarasach i nie możemy przecież wyjść, bo to by było bardzo niemiłe. To jest atrakcja turystyczna. Szukałam sobie jakiegoś Pandora Charmsa, żeby go sobie kupić na pamiątkę. Nie było żadnych ładnych, był sale właśnie 50%, ale wszystko było brzydkie, więc teraz jesteśmy w Sephorze, bo ja jestem nieprzyzwyczajona do Sephory i muszę sobie pochodzić. Poszłam sobie na zakupy i nic sobie nie kupiła. I bardzo dobrze, kasa w kieszeni. Właśnie niedobrze, bo chciałam sobie coś kupić. Chciałam jakiegoś Charmsa na pamiątkę. Później poszłam sobie do Sephory, później poszłam sobie do Douglasa, chciałam powąchać luksusowe perfumy Tom Ford. Wszystkie były albo bez zakrętki, albo bez zapachu w środku. Stoi. Więc nie. Podważysz w drzwi. Wiecie, że ja kiedyś weszłam w takie drzwi, gdzie to było? W Rzeszowie. Ale byłam młodsza i się tak bawiłam. Naklejek nie było. Nie było naklejek i miałam takiego wielkiego guza, że masakra. Ale no. Nie powąchałam żadnych Tom Ford perfumes, niestety. 24. Tu jest Lewandowski. Lewandowski jeszcze nas nie zaprosił na obiad, jestem bardzo obrażona. Jakby chłopie! Dopadli nas sprzedawcy perfumów. Nie, to już nie, to jacyś co zbierają na coś tam, ale nawet nie chciałem słuchać na co zbierają, bo... Aha, ale no, bo też ja widziałam, tak się czaili tutaj, poszli tam, poszli później tam, z powrotem wrócili się i tutaj siedzi koło nas. O Jezus Maria, więcej ich jest. My będziemy następni, uciekamy. Nie powiem, że już załatwiliśmy sprawę z innym, z kolegami. No, ale siedzą tutaj koło nas, taka pani, do nich poszli, ja mówię wujkowi, jesteśmy następni. A on się śmieje, że nie, podeszli do nas, ale tacy, pan taki. Wujek powiedział, nie dziękuję, a pan, nie musi pan dziękować, niech pan posłucha, więc no. A ja powiedziałem, że nie jestem zainteresowany. Dopadli nas. Go ask for more.
najgorsza rzecz na całym świecie się mi właśnie stała. Muszka mi wleciała do oka. Ja kurde idę i tak szybko widzę czarne i mi wlatuje do oka. I ja tak o! I wujkowi pokazuję, wujek szybko mi ją wyciąga, ale ja dalej czuję, jakbym coś miała w tym oku. Ej, siedziała na kupie. I mam to w uchu. W uchu? Oczu. W oku. Oku. Fuu, to jest obrzydliwe. Nie ma nic. Sprawdzam. Zaraz ci ptak wleci do oka. Przestań. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just gonna be staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Byliśmy w Balkan Bistro, czyli klimaty mojego, przepraszam, mam czkawkę, czyli klimaty Pushing Boya, bo on jest przecież Balkan, bo on jest z tego, z Mołdawii. I kupiłam sobie kawę i szczerze, strasznie gorzka. No co, czego ja się spodziewałam? Koło tego jest właśnie kafe Bistro, nie Bistro, Nero chyba. Chciałam tam iść, ale wujek powiedział, że od razu sobie po prostu na miejscu zamówię. No i, ale szczerze, kawa 6 na 10, może być. Na początku po prostu strasznie gorzka była i taki trochę dziwny posmak, ale whatever, wypiłam, jestem happy. No, patrzcie. Super. Wow. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I wracamy do Westfield Arcadia. Tutaj była strefa kibica, oglądaliśmy. Lewandowski strzelił karnego super z Francją. No i idziemy na krótki shopping. Nie, na spotkanie idziemy, nie na shopping. No, idziemy na spotkanie i na shopping, bo jak się będzie spotykał z taką starą koleżanką jego i cioci Jagi. I ja też ją znam, więc super. I też idziemy coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni. I ja szczerze... Tu idziemy, Max Burger. Tu? Tutaj? No. Już miałam mówić, że mam ochotę na jakiegoś burgera. Wyszliśmy właśnie z Arkadii po spotkaniu. Fajnie było. I jeszcze jakiś event z Lancome był, czy coś, nawet nie wiedziałam co to. I ja przez cały dzień ciągnę tego ojca mojego do Pandory, bo bym chciała sobie kupić jakiegoś charmsa na pamiątkę i sobie kupiłam. Nie wiem, czy wam teraz pokażę, bo idziemy, ale sobie kupiłam i jest bardzo ładny. Widzicie tego z muszelkami o tu? Tego właśnie sobie kupiłam, tego takiego okrągłego. Chillujemy przed Westfield Arcadią na takich fajnych leżaczkach, które chyba zostały po dniu kibica. Bo to są dwa jedyne, które zostały. No i mega fajnie jest, ojciec. Very good, very nice. Naciągnęłam cię na Pandorę, jak się czujesz? Strasznie. Jesteś broke? Tak, jestem broke. No, tak ma być. Leżymy se. Grzejemy się, znaczy nie grzejemy, dlatego że pochmurnie strasznie, powiem wam. Pierwszy raz tak pochmurnie widziałam, żeby tutaj było. Ale jest git. Spędzamy nasze ostatnie godziny, bo za jakieś 2 godziny idziemy po nasze plecaki. 2 godziny? Coś takiego. Idziemy po nasze plecaki i jedziemy na lotnisko i już mamy autobus, który jedzie directly do Hopin Airport. Tutaj mamy DJ-a dosłownie koło nas. Cieciaga mnie woła, bo jest na łączach, więc już idę do niej. Tak.
Backpacki znowu są i backpackujemy przez Złote Tarasy. Tak? Gdzie jesteś? Tu jesteś. Backpackujemy przez Złote Tarasy i tutaj jest 5 o'clock. Tutaj się kupuje najlepszą herbatę na całym świecie. Ojciec mnie namówił, żebym sobie kupiła coś do jedzenia, więc kupiłem sobie były mleczne, dlatego że jeżeli chodzi o gotowce z takich sklepów, których nie testowałam. Przepraszam, kupiłem sałatkę grecką z żabnicą. Właśnie niedobra była. Ale pamiętam, że kiedyś były dobre, dlatego kupiłam, ale nie. Ja wolę jedzenie takie z domu. Normalnie takie wujek kupił sobie kanapkę z jajkiem, a ja mam bułeczki mleczne. Co? Wynieść ci to? Ale ja nie mogę, bo ja jestem zahaczona, patrz. O, ja się tak zahaczam o moje rzeczy, kiedy gdzieś lecimy albo chcę sobie usiąść i nie chcę, żeby ktoś mi coś zabrał, to zawsze tak zahaczam o nogę. Akurat nie czekamy na razie na autobus. Jak podjedzie, to podjedzie, pojedzie bez nas, bo usiedliśmy po prostu, żeby zjeść, bo i tak mamy jeszcze trochę czasu. Oficjalnie możemy się pożegnać, jedziemy na lotnisko, właśnie autobus za chwilę będzie podjeżdżał. Jestem bardzo smutna. I chciałam tam przejść, nagrać taki wątek, że się żegnam z Pałacem Kultury, ale nie chciało mi się tak przejść, bo daleko jest, więc... Jak jesteś gotowy wracać? Całe życie. Ja nie. Mi się bardzo... Wrócisz tu kiedyś. Kiedyś? Kiedyś. Bardzo mi się spodobała Warszawa. Nie chcę jechać. Lecieć. Nie. To zostań, ja jadę, pa. Nie, znaczy... Sama? Śmiesznie. Mówię do wujka, kurde, ale mi się nie chce. Ale mi się, ja tam nie wchodzę. Ja tutaj przyszłam po prostu, żeby się z tobą pożegnać. Ja jadę. Gdzie wrócisz? Kto cię przygarnie? Lewandowski. Aha. Już napisał do mnie, powiedział, że czeka w domu na, z obiadem. Z obiadem czy z kolacją? Z tym i z tym! No, więc tak. Pa! Bye. Bye. Dostaliśmy takie fajne naklejeczki i mówię do wujka, że ja sobie zostawię na pamiątkę. To są te, patrzcie jakie fajne, nie no, bo ja zawsze takie widzę, ludzie zawsze z lotniska wychodzą z nimi i tak fajnie wyglądają, więc ja sobie zostawię na pamiąteczkę. Minutę, jej wreszcie, bo jesteśmy tutaj w lotnisku już chyba od 3 godzin i dosłownie nie mamy co robić. Mój makijaż dosłownie już przeżył wrażenia dzisiaj normalnie. Ja po prostu chcę się znaleźć w moim cieplutkim łóżku z kotkiem koło mnie. Okej, więc let me get up on that plane, please. Wreszcie czas na boarding. Idziemy. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'm so very, very happy. Lecimy do Rzeszowa, my jeszcze nie stoimy, ale za niedługo lecimy do Rzeszowa. Yeah. Are you happy? Yes. Co widzisz? I bo się na mnie leje stąd. I tu są chusteczki. Czekaj, widać? Tu są chusteczki. Ktoś utykał. Leje może się silikonem powinni pozaklejać. Leje się na mnie. Dziura w kadłubie, czy co? I wujek mi nie wierzył, aż tak włosy, bo kapała mi tylko nawet tu było widać. Kapała mi na włosy, ale tak słuchaj, zrobiłem tylko za. To tak jak, słuchaj, to tak jak ze starymi samochodami. Rdzewieją i są dziurki, to tu też jest. Jakie dziurki, gdzie? Leje się na nie jestem zadowolona. I to jest jeszcze zimna woda, to nie jest jakaś fajna, przyjemna woda. Opowiadaj ten film. Powinnaś być zadowolona.
Warto? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do it.